Sport w Kielcach. Dla nas liczy się każdy punkt. Dzień dobry, cześć. Damian Wysocki. W studiu, w portalu w Kielcach Info czasami poruszamy tematy inne od tych bieżących pod względem sportowców. Rozmawialiśmy już m.in. o aktywności dzieci i młodzieży, a dzisiaj porozmawiamy o temacie, który w sporcie jest zawsze i jest jego bardzo nieprzyjemną częścią. O kontuzjach oraz o tym, jak się diagnozować, aby szybko się wyleczyć, a o tym wszystkim porozmawiam z Grzegorzem Tkaczykiem, byłym reprezentantem Polski, wicemistrzem świata z 2007 roku. Cześć Grzegorz. Cześć, witam wszystkich. Grzegorz, jesteś sportowcem, który sporo przeszedł w swoim życiu. Urazy kolan, śródręcza, barku, tak naprawdę wiele miesięcy z twojej kariery, no to był czas poświęcony właśnie na rehabilitację. No to jest ta czarna strona sportu, która wam tak naprawdę towarzyszy, bo wstając rano, wychodząc na mecz, często po prostu nie wiecie, co się może wydarzyć. To wszystko jest wkalkulowane. Tak, trochę pół żartem, pół serio. Wiedziałeś, kogo zaprosić. Niewątpliwie tych kontuzji w swojej karierze miałem sporo, chyba 9 operacji, głównie kolan. Natomiast tak, to kontuzje to jest niestety rzecz, która towarzyszy sportowcom i trzeba być na nią przygotowanym. To nie jest nigdy łatwe. I tak naprawdę najtrudniejsze w tym wszystkim jest rehabilitacja i wracanie po kontuzji, po ciężkiej kontuzji do pełni zdrowia i czekanie na rezultaty, czy ta rehabilitacja w danym momencie daje wymierzony efekt. Życie sportowca to też życie w bólu, szczególnie w piłce ręcznej, no bo często rozmawiam z zawodnikami i oni mówią, że rzadko coś nie boli i wy też przez tak jakby wiele lat gry musicie sobie z tym radzić, a to jest nic przyjemnego. No często się nawet z chłopakami w szatni śmialiśmy, że jak cię nic nie boli, to znaczy, że źle trenujesz i opierniczasz się na przykład na meczach. Więc ten ból zawsze nam towarzyszy. Kiedyś miałem takiego jednego lekarza od kolan, który powiedział mi jedną ciekawą rzecz, że z tym bólem trzeba się po prostu zaprzyjaźnić i go zaakceptować. I uwierzcie mi, że da się to zrobić w sporcie. Nie jest to łatwe, ale ja miałem taki okres w swojej karierze po operacji lewego kolana i operacji chrząski stawowej w kolanie, że do tego bólu po prostu musiałem się przyzwyczaić. To było chyba w 2008 roku po Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. I praktycznie do końca swojej kariery już z tym bólem się zaprzyjaźniłem i z nim grałem. Też ten ból, widziałem twój wywiad z Łukaszem Kadziewiczem, powiedziałeś, że płakałeś z bólu, ale dwa dni później już potrafiłeś wyjść właśnie na boisko, bo tak to kolano dawało o sobie znać. Tak, to były Mistrzostwa Europy, nie pamiętam już gdzie, chyba w Serbii. Był taki okres na tych mistrzostwach, że miałem olbrzymie problemy z kolanem, a tak naprawdę czasu na regenerację po jednym czy po drugim spotkaniu było bardzo mało, w zasadzie tylko jeden dzień przerwy. Więc trzeba było szybko dochodzić do siebie, zaciskać zęby, no ale też nie ukrywajmy, że bardzo duża rola w tym była fizjoterapeutów czy lekarzy. Ty jesteś już zawodnikiem po karierze, ale oczywiście cały czas w środowisku. Widzisz, że tych kontuzji w piłce ręcznej jest coraz więcej, no bo tempo, terminarz są naprawdę szalone. Szymon Sićko niestety doznał poważnego urazu kolana w meczu w Opolu. Jak się czuje w ogóle zawodnik w takim momencie? Co jest najtrudniejsze w tym wszystkim? Bo oczywiście pewnie jest oburzony, że to się stało, że coś się przerwało, ale chyba najważniejszy jest taki moment, aby to zaakceptować i po prostu przejść do pracy nad powrotem, bo tak naprawdę ta praca jest często trudniejsza od samych treningów. Tak, na pewno sytuacja, w której doznaje się takiego urazu na początku, czy przez te pierwsze dni po urazie bezpośrednio, no to może się wydawać, że cały świat się zawalił, tak? Cały świat, jeżeli chodzi o coś, co robisz, coś, co kochasz. Więc tutaj też oczywiście jest najważniejsza szybka diagnoza, żeby nie tracić czasu i żeby dokładnie dowiedzieć się,
co się stało z tym kolanem Szymona w tym przypadku. No i jeżeli jest to kontuzja, która wymaga operacji, to jak najszybciej. Ale na pewno jest to ciężkie, ciężkie dla sportowca, który w pewnym momencie czuł na coś takiego, że jest w znakomitej formie, że wszystko się układa tak, jakby chciał, że gra coraz lepiej i nagle jest sytuacja, która tak naprawdę wszystko to przekreśla. Grzegorz, po zakończeniu kariery odgrywasz dalej ważną rolę, bo włączasz się w różne projekty. Niedawno zostałeś ambasadorem marki Imares, klinik, które specjalizują się w rezonansie magnetycznym. No, pozwolę sobie na taki żart, ale też wiedzieli, do kogo się zgłosić. Tak, po zakończeniu kariery akurat tu się włączyłem w taki projekt i bycie ambasadorem marki Imares. Rezonansy magnetyczne, no to jest podstawa, jeżeli chodzi o diagnozę w dzisiejszych czasach. Jest to bardzo konkretne urządzenie, które praktycznie w 100% przy dobrym odczycie diagnosty może nam od razu powiedzieć, czego dotyczy uraz i co dalej z nim robić. Więc tak, absolutnie. No ja kilka razy na łóżku rezonansu magnetycznego leżałem, więc wiem, z czym to się je bardzo dokładnie. Ale zawsze były to trafne diagnozy po takim badaniu i dlatego też jestem ambasadorem marki Imares i tutaj bez żadnego zastanowienia praktycznie. Jak wygląda takie badanie? A badanie jest w zasadzie bardzo proste. Wjeżdża się, oczywiście zależy, jaka to jest okolica ciała, czy są to na przykład kolana, czy jest to bark, ale wjeżdża się do takiego tunelu, spędza się tam 15-20 minut, teraz są coraz nowocześniejsze urządzenia tego typu, więc ten czas jest o wiele bardziej skrócony. Jeszcze kilka lat temu musiałem spędzić na przykład w rezonansie 45 minut czy 50 bez żadnego ruchu, żeby to badanie się udało, a w tej chwili doskonałość tych urządzeń pozwala nam na szybsze zdiagnozowanie, znaczy spędza się po prostu mniej czasu w tym tunelu. Też to jest dosyć nieprzyjemne badanie, szczególnie u osób z klaustrofobią, bo jednak ma się takie wrażenie, że jest się w zamkniętej przestrzeni, szczególnie tam, gdzie musi wjechać głowa. I czy tutaj też ten aspekt techniczny poszedł na tyle do przodu, że to badanie staje się bardziej komfortowe? Zdecydowanie tak. Te tunele już są troszeczkę większe i tej przestrzeni, nawet jeżeli się wjeżdża głową, jest zdecydowanie więcej, więc troszeczkę większy komfort jest. A jeśli chodzi o tak jakby gabaryty osób kontuzjowanych, bo piłkarze ręczni bardzo często korzystają z tego badania, niestety, no a wiemy, że no niektórzy potrafią naprawdę ważyć grubo ponad 100 kg, a to wszystko jest, nie wiem, plastikowe, ale chyba te konstrukcje są w miarę stabilne. Konstrukcje są bardzo stabilne. W tej chwili daje nam to możliwość badania osób coraz cięższych, więc to naprawdę nie stanowi żadnego problemu. Poza tym, że wspomniałeś o piłkarzach ręcznych, którzy są osobami rosłymi, często grubo ponad 100 kg. Ale tutaj naprawdę są możliwości do tego, żeby przebadać osoby, które ważą jeszcze więcej. A ten rezonans jest kluczowy w diagnostyce? No bo oczywiście można pewnie przez prześwietlenie, przez USG stwierdzić jakiś uraz, a rezonans też pozwala na chyba doprecyzowanie, co jest kluczowe przy ewentualnych zabiegach i tak dalej. To jest takie badanie, które jest konieczne. Absolutnie tak. Przy każdym większym lub mniejszym urazie uważam, że rezonans magnetyczny daje nam praktycznie 100% pewność, co się wydarzyło w swoim organizmie. Jest o wiele bardziej precyzyjny niż na przykład USG. No i ten margines błędu jest dużo mniejszy, więc jak najbardziej tak. Uważam, że rezonans to jest podstawa w diagnostyce. Grzegorz, to jeszcze wróćmy na koniec naszej rozmowy do tych kontuzji, no bo rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrania o Twoich licznych operacjach. Powiedz, Ty jako sportowiec już na emeryturze odczuwasz skutki tego wszystkiego, tych lat gry, tego potu, krwi przelanych? Oczywiście, że odczuwam.
są rzeczy, których po prostu też nie mogę robić. Nie mogę wyjść sobie i rekreacyjnie pobiegać na dłuższym dystansie, bo zaraz będą moje się kolana odzywały, więc gdzieś tam muszę iść na kompromis i na przykład zamienić to na rower. Jakieś takie rzeczy siłowe nie stanowią dla mnie żadnego problemu. Największy problem jest z tym, żeby sobie pójść gdzieś pobiegać po lesie czy na stadionie. Tego po prostu nie mogę robić i muszę uważać. A jeśli chodzi o tą diagnostykę, to często doradzasz znajomym, być może właśnie osobom, które nie widzą, bo sportowcy mają osoby, które się nimi opiekują, ale przecież do wielu urazów dochodzi nawet przy różnych domowych czynnościach i tutaj ten kierunek działania jest dosyć ważny i czujesz właśnie taką też trochę społeczną rolę, żeby uświadamiać, w jaki sposób ludzie mają przechodzić ten proces leczenia? Absolutnie tak. Zdarza mi się dosyć często, że ktoś z rodziny czy znajomych z racji tego, że miałem bardzo duże doświadczenie w sporcie i w tych gabinetach lekarskich spędziłem niestety sporo czasu. Pytają się mnie, jak postępować, jak zdiagnozować, do jakiego lekarza pojechać, do jakiego specjalisty. Więc no, tyle, co mogę na bazie swoich doświadczeń, to oczywiście doradzę. Kontuzje naprawdę są, proszę Państwa, czymś fatalnym. Życzymy, aby one omijały sportowców, ale również Państwa. Grzegorz Tkaczyk był moim i Państwa gościem. Porozmawialiśmy krótko, ale na taki temat, wobec którego nie warto przychodzić obojętnie. To jeszcze jedno pytanie już tak na końcu. Grzegorz, straszny szpital mamy w drużynie naszych szczypiornistów. No, rzecz niebywała, bo czołowi zawodnicy wypadają na długie miesiące. Spotkałeś się kiedyś w trakcie kariery, że po prostu szatnia została aż tak przetrzebiona urazami? Powiem tak, niestety jest to sezon dla nas bardzo, bardzo trudny z powodu właśnie tych kontuzji. Jeżeli sięgniemy sobie pamięcią, to od początku sezonu nie mieliśmy w bramce Andreasa Wolfa, który też się zmagał z urazem kręgosłupa. Teraz doszedł do tego Szymon Sićko, Arcjom Karaliok, Nikola Turna, więc z tych kontuzji... Tak, lewo rozgrywający, który teraz by się tak naprawdę przydał pod nieobecność Szymona, więc zostajemy bez nominalnego lewo rozgrywającego na tą najważniejszą część sezonu, gdzie tak naprawdę teraz wszystko się zaczyna, bo wchodzimy w kluczowe granie w Lidze Mistrzów, czy też walkę o Mistrzostwo Polski. I cóż, no będzie to bardzo trudne. Przy tych osłabieniach będzie to piekielnie trudne i sięgając pamięcią, w Kielcach nie pamiętam takiej sytuacji, jak grałem, natomiast kiedyś, jak zaczynałem swoją przygodę z poważną piłką ręczną w Warszawiance, to mieliśmy taki sezon, że graliśmy praktycznie w 7. Było tyle kontuzji, wiązadeł krzyżowych, że graliśmy przez większość sezonu 1/7 i to było mordercze. No ale wtedy walczyliście o najwyższe laury w Polsce. Tak, był taki okres, że nawet tą 7 radziliśmy sobie całkiem dobrze. Wicemistrzostwo i Puchar Polski. Wicemistrzostwo Polski w ostatnim sezonie i Puchar Polski, tak. Potem już pojechałem za granicę uczyć się prawdziwego grania w piłkę. Grzegorz Tkaczyk był naszym gościem. Do zobaczenia. Sport w Kielcach. Dla nas liczy się każdy punkt.